Jesteście wizytówką naszego województwa, usłyszeli dzisiaj siatkarze i działacze naszego klubu od marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli nie wspierać tak wspaniałego klubu, z tak wspaniałymi zawodnikami, działaczami i z tak wspaniałą atmosferą. Zwracam się tu też do kibiców Ślepska Mala Suwałki, bo ta atmosfera, jaką miałem okazję oglądać na meczu, na którym ja na przykład osobiście byłem, to naprawdę robi wrażenie. Wrażenie najwyraźniej jest znakomite, bo w kasie naszego klubu wylądowało aż 400 tysięcy złotych. Został ogłoszony konkurs na działania, jeśli chodzi na działania sportowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Pula tego konkursu była 800 tysięcy złotych do końca tego roku, to jest tylko na te półrocze. No i tu poprzez siatkówkę i poprzez piłkę nożną myślę, że werdykt mógł być tylko jeden. Zarówno Ślepsk Mala Suwałki, jak i Jagiellonia Białystok. Także gratuluję panie prezesie. Jak państwo też widzą, nie samą piłką nożną, tylko Podlasie żyje. Doceniamy sukcesy Jagiellonii. Doceniamy też atmosferę na Jagiellonii, ale wiemy, że mamy drugi diament w naszym województwie. To jest Ślepsk Mala Suwałki. Na spotkaniu, podczas którego marszałek Kosicki wręczył klubowi czek na tę niebagatelną kwotę, obecny był również prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować władzom województwa Podlaskiego, panu marszałkowi, że zauważają potrzebę wspierania drużyny MKS Ślepsk Mala Suwałki. Oczywiście to już profesjonalny sport jest, on wymaga również znacznych nakładów finansowych i im więcej takich akcentów sympatycznych, finansowych, tym jest lepiej dla drużyny i dla nas również jako dla udziałowców, bo udziałowcy to pan prezes tylko 10% ma. W mniejszości jest, Henryk Owsiejew 30%, Malow, Ślepsk 30% i miasto 30%. Taki skład jest kapitału tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Myślę, że drużyna po tym pierwszym sezonie okrzepła w plus lidze. Fajnie to wygląda. Gdyby nie koronawirus, to kto wie, może ta ósemka byłaby. I życzymy wam, drodzy siatkarze, żeby ta ósemka, bo takie cele postawiliśmy jako właściciele spółki na ten bieżący sezon, żeby właśnie pograć w playoffach. Radości nie krył też prezes Ślepska Mala Suwałki Wojciech Winnik. Radosny dzień. No, dla nas jest to ogromna radość. Tu pan marszałek wspomniał trochę historię naszych spotkań i podjętych działań. Ja się ogromnie cieszę. Nasz klub przez 15 lat nie otrzymał takiego wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego, jak otrzymujemy teraz na te drugie półrocze 2020 roku. Pamiętam wtedy, panie marszałku, podczas tego meczu, po meczu z Werbą Warszawa, pan marszałek życzył nam tego awansu, pudła, a ja powiedziałem, że jak dopiszemy 1-0, to wtedy to pudło będzie. Także zbliżamy się krokami dobrymi, w dobrym kierunku zmierzamy. Liczę, że te nowe otwarcie 2021 będzie dalej dobre i owocne dla naszej dalszej współpracy i żeby te marzenia, te wysokie cele przede wszystkim, może już nie marzenia, ale wysokie cele zrealizować wspólnymi siłami, tak jak mówi nasze hasło, razem możemy więcej. Z tym hasłem od 3 lat podążaliśmy w pierwszej lidze, podążamy dalej w plus lidze w jedności sił.